Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a temat dzisiejszego nagrania to sukcesja ekologiczna. Sukcesja jest to rozwój ekosystemów. Jest to proces kierunkowych zmian prowadzących do stopniowego przekształcenia się ekosystemów. Wyróżniamy sera, czyli przejściowe stadia sukcesyjne, oraz klimaks, czyli ostateczną postać ekosystemu, która wykształciła się w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych. Klimaks powstaje na końcu na skutek przekształcenia się poszczególnych stadiów seralnych i mamy stadium seralne pierwsze, drugie, trzecie i ente. Te sera one prowadzą do powstania klimaksu. Wyróżniamy dwa rodzaje sukcesji. Jest to sukcesja pierwotna, która polega na tym, że zaczyna się ona na terenie uprzednio niezajętym przez żadną biocenozę, oraz sukcesja wtórna, kiedy biocenoza rozwija się na terenie uprzednio zajętym przez inną biocenozę. Sukcesję możemy również podzielić na sukcesję autotroficzną i heterotroficzną. Sukcesja autotroficzna, gdy rozwój przebiega od biocenoz prostszych do biocenoz bardziej złożonych dzięki przewadze akumulacji własnej, czyli wynikającej z produktywności fotoautotrofów. Ta produktywność pierwotna brutto, czyli P, jest większa od zużycia energii na utrzymanie całego układu, czyli R. I dopóki ten iloraz, czyli P przez R, ma wartość około 1, to sukcesja jest autotroficzna. Drugi rodzaj to sukcesja heterotroficzna, gdy rozwój przebiega w specyficznych warunkach, to znaczy gdy jest niemożliwa albo bardzo ograniczona aktywność autotrofów. I dzieje się tak w jaskiniach, w strefie abiotycznej, zbiorników wodnych, czyli tam, gdzie są właśnie takie specyficzne warunki środowiska. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę.